Dzień dobry. Dawno nie kręciłem filmiku. Dzisiaj wyjechałem na 10 km od miejsca, gdzie jest gołębnik. 5 gołąbków będzie wypuszczanych, młodych, tegorocznych, które kupiłem od hodowcy z Piaseczna, który lotuje. Będę trenował je. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały. 4 to są Janseny, a 1 jest Arden. Jeszcze jeden Jansen jest, tak mi napisał ten hodowca, że jest po gołębiach od znanego hodowcy w Polsce, od pana Wiosny. Ciekawe, czy to prawda. Może prawda. Zobaczymy, jak to poleci. Myślę zadzwonić pod koniec lata, przed sierpniem, dogadać się do związku, żeby mi przelatowali moje gołąbki. Bez udziału w konkursach, tylko tak, żeby przeleciały. Sprawdzić, jaki mam materiał i na czym tak naprawdę stoję, tak? No zobaczymy, no pierwszy ich lot. Co się wydarzy? Ładne gołąbki, nie powiem. Zobaczymy, czy coś z nich będzie. Teraz wypuścimy. Mam oczekiwania wielkie. Ciekawe, co się stanie. Jeszcze do tych gołąbków dołączą 4 moje młode, które jeszcze... Już jeden wychodzi na gołębnik, ale jeszcze nie lata, a młody. Myślę, że zaczną niedługo latać. I będzie przylatowanych 9 gołębi. I po nich, jeżeli się sprawdzą, o młode pociągnę, zobaczymy. Wszystko zobaczymy w praniu. Dobra, otwieramy. Co się wydarzy? Nie wiedzą, jak się zachować. O! Jeden wychodzi. O, wszystkie za nim wyszły. O! Poleciały. Jak żaden nie wróci, to się załamie. A poleciały nie w tym kierunku. Ale wracają. Wracają, wracają. Nie wiem, czy coś widać. Lecą tutaj. Znowu zawracają, krążą. Ciekawe, czy wrócą. Dziękuję, do widzenia, za oglądalność. Napiszcie, jeżeli tam ktoś chce, jakich szczepów gołębie są, to gołębie dalekodystansowe, bo chciałbym wiedzieć. Może kilka takich kupić od jakiegoś hodowcy. Dziękuję, do widzenia.